No mija 7 miesięcy pracy pana Macieja Glamowskiego jako prezydenta Grudziądza. Do tej pory, przez te 7 miesięcy, no milczałem w każdej jednej sprawie, chociaż jestem, czy mi się to podoba, czy nie, osobą publiczną. Poparłem oczywiście kandydaturę pana Macieja, dlatego że pracował wiele lat w Komisji Budżetu, jako szef Komisji Budżetu. Pracował jako przewodniczący Rady Społecznej Szpitala, więc sytuacja finansowa i organizacyjna miasta jest mu doskonale znana. Wypowiadanie się na mój temat, że tam ktoś szukał, winien, nie winien, to jest w tej chwili bez sensu, bo człowiek mógłby tak zrobić, gdyby nie wiedział, co jest w mieście. Dokładnie wie, o co chodzi. Był według mnie idealnym kandydatem na stanowisko prezydenta miasta, dlatego że raz w samorządzie pracował wiele lat, dwa był wiceprezesem spółki, dużej spółki w Gdańsku, gdzie te sprawy organizacyjne no nie były mu obce, czyli zaprawiony w bojach. Natomiast tak jak to zwykle bywa, o ocenie decydują szczegóły, ponieważ państwo dziennikarze i tam mieszkańcy, różni mieszkańcy w różnych miejscach mówią, żeby zabrać jakiś głos i spróbować to jakoś powiedzieć, to chcę powiedzieć, że no najtrudniejsza sytuacja, jaka jest, oczywiście każdy wie, to jest ze szpitalem wyjścia. Myśmy próbowali jeszcze, osobiście odpowiadam za te próby. Państwo pamiętacie, że jeździliśmy do Brukseli, były rozmowy z EuroEBI, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, była dyskusja o tak zwanym planie Junckera. Nie wiem, czy sobie Państwo przypominacie, to jest takie wsparcie finansowe dla miasta na poprawę sytuacji społecznej. To była jedna droga. Grudziądzki Holding Komunalny, jest to dobre rozwiązanie, które funkcjonuje już w Polsce, bo taki holding mamy od 1993 roku w Krakowie. W Krakowie, pewnie na innych zasadach, bo sam pomysł jest niezły, natomiast wszystko zależy od szczegółów. Ja powiem takie dwa szczegóły. Nie pamiętam, że projekty unijne są związane 5-letnim okresem trwałości. Kiedy one się kończą, czy może się już skończyły, no tego nie wiem, więc to jest taki szczegół. Banki, jak podpisują umowy kredytowe ze spółkami miejskimi na przykład, to też w każdej prawie umowie pisze, że każdy ruch na kapitale spółki wymaga zgody banku. Więc to jest drugi szczegół. Są jeszcze pewnie inne szczegóły. Natomiast będę kibicował, żeby ten projekt Grudziądzki Holding Komunalny się udał. Wiele jeszcze pracy czeka, to jest szczegółów, tak. Ja się nie mogę zgodzić z takim facebookowym prezydentem. Facebook to jest fajna rzecz, fajny przekaz, ale trzeba się zastanowić, co się pisze. Zainteresowani nie mogą się dowiadywać z Facebooka, jakie będą z nimi robione sprawy, czy jakie tam organizacje. Trzeba się zastanowić właśnie nad konsekwencjami wpisywania takich informacji, które nie są jeszcze, że tak powiem, w szczegółach znane. Sytuacja spółek. Spółek mamy 11, proszę Państwa. We wszystkich spółkach były jednoosobowe zarządy. Jednoosobowe zarządy. Dlaczego były jednoosobowe zarządy? Odpowiedzialność musi być jednoosobowa, a nie wieloosobowa. To po pierwsze, nie? Po drugie, szybko podejmuje się decyzje, szybciej. No, trzeba siąść w zarządzie, podpisy, ktoś może mieć inne zdanie, nie? I po trzecie, koszty. No koszty są znacznie mniejsze. W tej chwili miasto Grudziądz to nie jest Gdańsk. W tej chwili jesteśmy miastem o znacznie mniejszych dochodach, żeby nie powiedzieć ubogim. I musimy patrzeć o koszty. W tej chwili, co się dzieje w spółkach, to nikt się nie liczy z kosztami. U mnie były wszędzie rady nadzorcze trzyosobowe. Nie wiem, czy to przetrwa. Nie wiem, jakaś tam myśl była, że to musi być w tej radzie ekonomista, prawnik i osoba merytoryczna. Większość ludzi, zdecydowana większość ludzi, prawie wszyscy, to z Grudziądza. Co chwilę robiliśmy nabory do tych rad nadzorczych. W tej chwili wygląda na to, patrz spółka MPGN, patrz spółka Olimpia, że koszty funkcjonowania, koszty osobowe znacznie wzrosły. Podkreślam, w mieście, które jest no, stosunkowo ubogim miastem w stosunku do innych miast. Nie? Także te nieliczenie się z kosztami, sprawy kadrowe. Oczywiście prezydent ma prawo ma sobie wybierać, kogo uważa za stosowne, to nie podlega dyskusji. Natomiast sprawy kadrowe,
czy to z komendantem miejskim, czy to z prezesem OPEC-u, gdzie no nie ma żadnych powodów, żeby był chociaż jeden najmniejszy powodzik, że kogoś tam się wymienia. Ale dlaczego? No absolutnie nie wiadomo. Pomyliłem się, od razu się do tego przyznaję. Po tych 7 miesiącach stwierdzam, że to był mój błąd osobisty. Poprzeć pana. W szczegółach jest inaczej. Pan prezydent zajmuje się drobnostkami, które są ważne, te drobnostki, bo jak tam wyglądają kwiatki czy doniczki, to jest ważne, ale to są inni ludzie od tego. Inni ludzie. Podwyżki. Podwyżki jasne, by się przydały, tylko podwyżki, jeżeli mamy prawie 65 jednostek podległych i w tym jest ratusz, no to podwyżki trzeba zacząć od tych jednostek podległych. Administracja, obsługa w szkołach, ludzie w spółkach, w MOPR-ze, w MORIW-ie, w innych jednostkach. To nie jest tylko ratusz. To prawda, że tam jest ileś, jakaś część osób pracowała. Za mnie też, na najniższej krajowej. Były te osoby, które przychodziły na staże albo przychodziły na okres krótki. Ja oceniam tak, na pani pytanie powiem. Nie spodziewałem się, że to pójdzie w tym kierunku, w takim brakiem logiki w tych działaniach. To jest taki chaos po prostu. Chaos, niepewność, trudno się pracuje osobom, czy to tak sobie wyobrażam, nie rozmawiałem z nimi, bo nie chcę ich stawiać, mam na myśli pracowników ratusza, w takiej tam sytuacji, ale nigdzie nie wyzwaniam, tylko obserwuję i to, co do mnie dociera w różny sposób. Chaos nie jest najlepszym planem na rozwój naszego miasta. Ponieważ Platforma nie ma z tym nic wspólnego. Powiem dlaczego. W 2006 roku do 2006 inwestycje w Grudziąckim Szpital prowadziło ministerstwo. Prowadził rząd. Myśmy przyspieszając, to były śmieszne kwoty na budowę szpitala, po 6, po 10 milionów. Trzeba było już remontować te oddziały, które oddały, na przykład neurochirurgię, która była na parterze, a reszta jeszcze nie była wybudowana, więc wzięliśmy kredyt po to, na budowę szpitala, żeby go zakończyć. No to było wszystko w porządku. Wcześniej do środka, czyli do szpitala, w jaki sposób tam były koszty, bo to jest kwestia ważna. Nie dało się tam zajrzeć, bo pan dyrektor nie pozwalał, bo uważał, że już bardziej oszczędnie się nie da pracować. I to oczywiście biorę na siebie, to nie podlega dyskusji. Natomiast ja nie godziłem się i dalej się nie godzę, żeby zaleczenie osób spoza Grudziądza, 63% jest tych osób, mówię o nadlimitach i nadkontraktach, o tym. Bo jak jest zwykły podpisana umowa, no to każdego możemy leczyć. Ale na nadlimity i nadkontrakty, przy sytuacji, gdzie Narodowy Fundusz Zdrowia nie płacił, no to się robi dług. Ja się nie godzę, żeby mieszkańcy Grudziądza płacili za leczenie osób spoza Grudziądza. Dlatego w tej chwili jako radny będę działał, to nie ma znaczenia moja ocena dla mnie i ze mną nikt nie musi rozmawiać, będę działał na rzecz Grudziądza, ile tylko będę mógł. Zawsze szef za wszystko odpowiada, czy chce, czy nie chce. Za wszystko odpowiada, również za to, co podlegli współpracownicy mu podsuną, czy czegoś tam nie załatwią. Odpowiada jednoosobowo albo dyrektor szpitala, albo prezydent miasta. Za wszystko, co się dzieje w mieście i ja się od takiej odpowiedzialności nigdy nie uchylałem. Nigdy nie uchylałem. Natomiast jeżeli przychodzi nowa osoba do pracy, doskonale rozeznana w temacie, no to nie można opowiadać po różnych sytuacjach, że to ja tu zastałem, a nie wiedziałem i tak dalej. Tak, ja sytuację finansową to znam z października, bo w październiku były wybory. W październiku nie było takiej informacji. Natomiast pozostałe kwestie, przepływy finansowe, no nie są mi znane. Nie podejmowałem decyzji, wiedząc, że nie będę brał udziału w wyborach i przyszłym prezydentom, nie chciałem, kto by to nie był, stawiać w takiej sytuacji, że tam czegoś zabraknie. Takich decyzji już nie podejmowałem. Patrz, przetarg na autobusy, musi nowy prezydent na 10 lat zrobić, jeszcze inne decyzje kadrowe, tego absolutnie nie robiłem. Także ja mogę tylko przeprosić tych zainteresowanych, że poparłem pana prezydenta i dzisiaj nie jestem z tego zadowolony. Platformy pracują na rzecz miasta, pomimo tego, że nie ma żadnej umowy z tego, co wiem, do dzisiaj o jakiejś tam koalicji. I bardzo dobrze, że pracują, bo czują się odpowiedzialni za miasto, tak jak ja się czuję odpowiedzialny za miasto. I jak powiedziałem wcześniej, będę wspierał wszystkie działania, jakie są na forum województwa po to, żeby było jak najlżej. Ale metody współpracy, jakie są tutaj pana prezydenta z podległymi sobie ludźmi, są nie do przyjęcia. No to tak się to nazywa, ale jak wspomniałem wcześniej, takie coś już funkcjonuje w Polsce. Już nie będę się do tej nazwy... Przekształcenie szpitala w spółkę kapitałową to też jeden z punktów pakietu. Jest to, dzisiaj to jest obowiązek. Po prostu jest obowiązek przekształcenia. Takie spółki, samorządowe spółki, bo
prywatne spółki, które zarządzają szpitalami, to są prawie że wszędzie. Natomiast samorządowe też są. U nas taka samorządowa jest w Chełmży, gdzie właścicielem większościowych akcji jest powiat, bo to zadanie powiatu. I spółka nieco inaczej funkcjonuje, ale musiał przyjść człowiek z zewnątrz szpitala, żeby zajrzeć, co tam jest. Wcześniej do tego nie można było się doprosić. Pozytywnie pan ocenia? Pozytywnie oceniam, tak. Przekształcenie oczywiście, oczywiście, tak. Ja nie znam tej propozycji, Chcę powiedzieć, że są takie banki, jak na przykład Magellan, którzy mówią, że to jest parabank, a Magellan wspiera wiele samorządów kredytami, które są na niezłym poziomie, bo jeżeli jeździłem na Związek Miast Polskich i były spotkania prezydentów, to Magellan się wystawiał reklamowo i wielu kolegów brało kredyty z Magellana, także to jest tylko kwestia oprocentowania, bo jeżeli będzie WIBOR plus na przykład 2%, no to jest fantastyczna propozycja, nie? Ja uważam tak, dzisiaj indywidualne warunki decydują, czyli na jakich się kredyt udziela. I wtedy się udziela. I jest Regionalna Izba Obrachunkowa, która też ma jakieś tutaj coś do powiedzenia. I uważam, że jest to dopuszczalne. Złożyliśmy interpelację u pana marszałka i tę interpelację podpisało 7 radnych, w tym również koleżanka i kolega z opozycji, czyli z PiS-u, pan Hildebrandt i... Tak, pani Taranowicz, identyfikują się z regionem, za co jestem im wdzięczny i dziękuję. Podpisało jeszcze kilka innych osób. Pan marszałek publicznie. Czego dotyczy ta interpelacja jeszcze? Informacji pana marszałka, że jest zgoda na przekształcenie szpitala w spółkę, na oddłużenie. Szpital będzie oddłużony i najlepszym rozwiązaniem byłoby przejęcie tego szpitala przez pana marszałka. Marszałek ma dwa wyjścia, albo przejmie szpital i dołączy ich do tych szpitali wojewódzkich, które już mamy. Albo może część udziału wykupić, tak jak wspomniałem wcześniej, na przykład w spółce samorządowej w Chełmży, gdzie powiat jest założycielem, ale i gminy mają udziały i nawet udziały mają osoby prywatne. Także to, wiem, że jako osoba fizyczna. Platforma współpracuje w mieście z ugrupowaniem pana Glamowskiego, a ja tylko złożyłem oświadczenie, że sam styl pracy mi się nie podoba, sam styl, że dominuje chaos, że co chwilę się coś zmienia, że nie traktuje się poważnie współpracowników, gdzie by oni nie byli, czy w spółkach, czy być może w ratuszu. Tylko tyle, nie? Mówiąc o tym takim chaosie, to mam też na myśli, że trzeba przeczytać kontrakty. Jeżeli jest zgromadzenie wspólników, które podsumowuje pracę, a chyba takie zgromadzenia były, bo muszą się odbyć do końca czerwca, to nie muszą być w czerwcu, no mogą być szybciej. I to się czyta przede wszystkim umowę za kontrakt, jak długo, kiedy wygasa. To się czyta kadencje rad nadzorczych, kiedy wygasają. To są, jeżeli nie ma podpisanego kontraktu i wygasła kadencja, to trzeba się zastanowić. Trzeba się zastanowić, czy w ogóle jest to zgodne z prawem, nie? Prokurent to jest... Absolutnie się nie mogę zgodzić z prokurentem na przykład w Olimpii, gdzie prokura to jest coś takiego ustawowo zapisane, że jak nie ma zarządu, to w określonych kompetencjach, tylko nie we wszystkich, może podejmować decyzję prokurent. No, zarząd pojechał na urlop na przykład. Nie? A nie wyobrażam sobie, że prokurent podejmuje decyzje bieżące, działania. Te zarządy jednoosobowe byli bardzo dobrzy za mnie. Wszyscy. Biorąc również od tych spraw, co się dzieje z panem prezesem, co się działo z panem prezesem Różyckim, no to nieporozumienie, po prostu jest nieporozumienie. To byli ludzie, którzy byli wybierani przez swoich konkurentów z innych spółek w Polsce do władz ogólnopolskich. To oni głosowali, tam nie było żadnego wpływu, niczego, sami docenili robotę. Wszyscy. Pan Dąbrowski tak samo. Powiem tak, przez wiele lat myśmy nie brali żadnej złotówki dywidendy, jako właściciel, takie prawo mieliśmy. Natomiast wszystko było inwestowane, spółki są doinwestowane, są w doskonałym stanie technicznym. Ja sobie nie wyobrażam, żeby dzisiaj, no nie wyobrażam, chyba że to są dwie strony, bo jest prezes zarządu i jest właściciel. Prezes też może powiedzieć, nie chcę, dziękuję, do widzenia. Nie wiem, nie znam sytuacji. Proszę Państwa, tak, Państwo wiecie, że w 2017 myśmy rozmawiali, jeszcze miałem rok pracy. Z Polskim Funduszem Rozwoju też chcieliśmy, no to nie jest jakiś tam, to jest dobry pomysł, bo czy ma się 100% udziałów, czy 51%, to z punktu widzenia formalnego to jest to samo. To samo. Tak, wtedy no. Ale ja to rozumiem, wie pani, dlatego, bo ja to rozumiem, to była polityczna działalność, skoro się zorientował, że ja już nie będę startował w wyborach, no bo się zorientował, bo ja w pewnym momencie
no wysyłałem się korę do prowadzenia sesji. Jak się dowiedziałem, że tam mam jakiś kłopot medyczny. Drugi raz nie poparł pan Macieja Glamowskiego. Nie. Nigdy wspierałem, bo to dużej klasy inżynier. Naprawdę, gościu przygotowany do robienia się, zawsze dziwiłem, czemu on umie pracuje. Z takimi umiejętnościami, gdzie jest projektantem, nie? Walczących o fotel. Czwórka pozostali mężczyźni. To naprawdę każdy miał kompetencje do tego, żeby zarządzać miastem. Tak jest, każdy. Natomiast jak oni są postrzegani przez mieszkańców, to jest takie subiektywne odczucie, bo im się wydaje, że bardzo dobrze, bo się spotykają z takimi ludźmi. Dlaczego poparłem pana Macieja? 8 lat w samorządzie. Wszystko miał w najlepszym paluszku, w najmniejszym. Najmniejszym. 2, wiceprezes spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie. Zaprawiony w bojach organizacyjnych człowiek. Miał pełne kompetencje do tego, żeby być prezydentem. Zresztą cała czwórka, podkreślam to, nie? Kogoś trzeba było wybrać. Kwestia decyzji. Współpracownikom swoim trzeba dać zakres kompetencji i jakąś tam skalę decyzji. Od do. Muszą to mieć, bo inaczej prezydent się w tych szczegółach zakopie. Nie da się zarządzać ręcznie jakimiś tam szczegółami. Musi mieć głowę koncepcyjną, wolną głowę do decyzji. Wiceprezydent musi podejmować decyzję. Na etapie... Ale tutaj wiceprezydent nie podejmuje decyzji. Nie, ja wiem, bo chodzą w różnych sprawach, to pisze na kartce i przekazuje szefowi. To jest oczywiście błąd. Musi podejmować decyzję. On, że jak przyjdzie do niego interesant, temat jest w lewo albo w prawo. Ja się jeszcze pytam tak, nie spotykałem w pierwszej części mojej pracy, chyba w dwóch kadencjach, spotykałem się z mieszkańcami na osiedlach, państwo wiecie. Ale potem podjąłem decyzję, że będę się spotykał zawsze we wtorki. I zawsze we wtorki byłem. Siedziałem. Zawsze było 4, 5, 8 osób. Przychodzili w konkretnych sprawach. Na tych spotkaniach z mieszkańcami z buku, wie pani, i nie można wszystkim obiecać wszystkiego. No absolutnie nie da się. Nie da się po prostu. Czyli przed jakimś tam decyzją trzeba się zastanowić, czy jest to wykonalne. Albo czytam to w gazecie, że tak, to kto zgłosił, to miał tak, obiecane, nie?